W moim życiu była również taka blokada. Taki właśnie chochlik, który podgryzał mnie tuż przed metą. Gdy już mogłam osiągnąć to, co było moim marzeniem, było moim pragnieniem, to ten chochlik podżarł to i to spadało w dół. A ten chochlik nazywał się, no, jak to, ja osiągam takie sukcesy, a moje koleżanki nie? To takie dziwne jest. Się tak wybijam ponad przeciętność. Drugi chochlik mówił, musisz bardzo dużo pracować, aby tyle sprzedać, to odpocznij sobie w kolejnym miesiącu, a potem znowu będziesz pracować od zera. To był kolejny. I kolejny chochlik był taki wewnętrzny, wyniesiony z przekonań rodziny, że raczej taki średni poziom to dobrze, to ok, ale taki bardzo wysoki, no to już troszeczkę nie pasuje do naszych wzorów rodzinnych. Czyli nie za nisko, nie za wysoko, tak średnio. I to była ta blokada. I może również w Twoim życiu jest tak, że otwierasz się na bogactwo i obfitość i nagle to pojawia się. I masz takie wrażenie, że coś jest lepiej niż wcześniej, ale jednak podejmujesz jakieś decyzje, robisz coś, czego nie można sobie wytłumaczyć, co nagle blokuje ten sukces. I tak było w moim przypadku. Ja sama blokowałam sukces kolejnego miesiąca. Czyli takie przekonanie, no dobrze, w tym miesiącu już tyle popracowałam, to teraz sobie odpocznę. Albo, no nie będę się aż tak bardzo wybijać, to zajmę się może studiowaniem w pracy, czyli taka schowana książka przygotowania do egzaminu, prawda? A w kolejnym miesiącu znowu nadrobią zaległości, aby się tak nie za bardzo wychylać. Jednocześnie taka próba przypodobania się koleżankom w pracy, no bo jakże to mieć samych wrogów w pracy, bo wiadomo, każdy patrzył z zawiścią, nienawiścią, jak ona osiąga takie zyski prowizyjne, a my nie. I to był właśnie taki chochlik. Kolejny. Również z mojego życia. Gdy tak osiągałam te sukcesy, potem znów niżej, sukces i niżej, to w pewnym momencie okazało się, że moja ogólnie ta zdolność wzrasta. Czyli w skali kolejnego roku, coraz więcej zadowolonych klientów, coraz więcej takich bardzo przyjemnych kontaktów z klientami. To były duże firmy, to były duże korporacje, świetnie nam się razem współpracowało. I dla mnie była to radość i dla nich również. Nawet gdy nadchodził ten czas świąt, to właściwie my jako agencja reklamowa powinniśmy dawać prezenty, a ja otrzymywałam więcej prezentów od moich klientów niż sama dawałam im, ponieważ po prostu świetnie nam się razem żyło i współpracowało. I w pewnym momencie dyrekcja firmy zdecydowała, by awansować mnie na szefa sprzedaży, czyli dyrektora tego całego działu sprzedaży. No i co się okazało? Sukces, niesamowicie, międzynarodowa firma, niesamowite szanse na dalszy rozwój, na ogólnie, ponieważ ta praca sprawiała mi przyjemność, to nie było tak praca, aby zarobić na studia, to było po prostu coś takiego, z czym czułam się dobrze i gdzie dawałam również całą moją energię. Dlatego to było dla mnie wyróżnienie, a jednocześnie takie spełnienie, że to przepięknie, prawda, mogę kierować, możemy razem osiągać więcej sukcesów. No i oczywiście znów taki chochlik się pojawił. Moment podpisania kontraktu i te kilka dni wcześniej takie piekło na ziemi, które mogą stworzyć nam inni ludzie. Moje koleżanki przestały się do mnie odzywać, zaczęły na mnie bardzo brzydko patrzeć, a jedna powiedziała, słuchaj, jeżeli zostaniesz naszym szefem, zrobimy wszystko, żebyś miała bardzo złe wyniki. W ogóle nie będziemy pracować, aby tylko pokazać dyrekcji, że to była zła decyzja. To był szantaż. I wtedy również ten chochlik się we mnie odezwał, powiedział, dobrze, dla świętego spokoju zostanę na tym starym stanowisku i nie będę się wychylać. Może taka sytuacja była również w Twoim życiu? Jakaś nieracjonalna decyzja,
podjęta w takim momencie, gdzie właściwie wszystkie drzwi otwierają się przed tobą, a ty ze strachu chowasz się do mysiej dziury, bo masz poczucie, że nie zasługujesz, boisz się, jak inni na to zareagują, jak trzeba będzie się przed nimi wytłumaczyć, a może zupełnie inne przekonania, wzory rodzinne czy karmiczne, które siedzą w tobie i które w takich momentach się właśnie aktywują.